Witam serdecznie, za mną Tylicki. Zacznijmy Mateusza. Mateusz, jak ocenisz dzisiejsze spotkanie? Przegrywacie 3-2, ale no ja tu uczciwie przyznam, że naprawdę zagraliście fantastyczne spotkanie. Ale jak ty to oceniasz? Myślę, że zagraliśmy bardzo dobrze, no trochę brakło. Walczyliśmy jak mogliśmy i myślę, że to był bardzo wyrównany mecz i no trudno, no przegrana, w czwartek walczymy dalej. Jak nie trafialiście tych swoich setek, można powiedzieć, to sami do siebie tutaj komentując sytuację boiskowe stwierdziliśmy, że jeżeli Sylwii się nie strzela takie sytuacje, to ciężko mecz wygrać. Zgodziłbyś się? No mieliśmy sytuacji troszkę. Myślę, że też brakło szczęścia. Bramkarze mają też dobrego w broniu, parę takich piłek, co mogło wpaść. No, nie byliśmy w stanie tego doprowadzić do remisu i tyle. No, przegrana. Sylwia się cieszy, ale jeszcze w czwartek powalczymy o to, żeby się nie cieszyła z ligi. Właśnie. Czy bramki do odrobienia? Wszystko jest do odrobienia. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Wyjdziemy na pewno tak jak dzisiaj z pełnym zaangażowaniem i myślę, że powalczymy, a co będzie, to się okaże. Dzięki za wywiad. Dzięki. Ciapek. Przepraszam tak po ksywce, ale może nie dostanę rykoszetem od ciebie. Andrzej Małek, jak zdrówko, bo pierwszy o to zapytam, bo to jest jednak najważniejsza rzecz w naszej egzystencji. No jeszcze chwilę będę miał pauzę. No teraz na hali już raczej nie zagram. Jak ci się podobał dzisiejszy mecz z Sylwią? Podobałby mi się bardziej, gdyby to był mecz wygrany, ale dla kibiców był ciekawy mecz. Czego zabrakło? Bramki, dwóch dla nas. Czy to, że nie strzelali tych właśnie sytuacji takich powiedzmy podbramkowych, przekłożyło się na to, że ta porażka się dzisiaj przytrafiła? Znaczy trzeba powiedzieć, że Julek im tam robi robotę i wyciągnął parę takich setek, że mówię to tak... Tak jak ja to widzę, że po prostu no, robi to, co ma zrobić na bramce. Fajna opinia, bo ty jesteś bramkarzem, też wiesz, jak ten chleb się ciężko je, także jak doceniasz rywala, to jest podwójna taka, można powiedzieć, zasługa dla niego. Znaczy wiesz co, skoro robi to dobrze, to co ma robić, no, dlaczego mam mówić inaczej? Konkurencja po bramkarsku. Zdrowa konkurencja zawsze jest dobra. Elegancko, też mi się to podoba. Gratulacje. Andrzejku, wracasz dzisiaj do Tylicza. Dobrze się pokazałeś, a co powiesz o drużynie? No był zawsze, ale dzisiaj wraca po dłuższej nieobecności. Też zapytam jak zdrowie, bo ten Tylicz troszkę ostatnio taki przeczepany tymi właśnie kontuzjami. Zdrówko w porządku, a dzisiaj akurat tak w sumie wypadło tam paru ze składu, więc no przyszłem na mecz. Fajnie się grało, no szkoda, że nie udało się wygrać. Niedużo brakło, bardzo niedużo. Tak. Odrobinę można powiedzieć, ale Sylwia no, zasłużyła na to zwycięstwo. Jak ty to oceniasz jako zawodnik drużyny przeciwnej? To znaczy, no dobrze też zagrali i myślę, że też no, zasłużyli, ale jakby był remis w tej ostatniej minucie, to też myślę, że nie powinni mieć pretensji. I byłaby dogrywka. Dogrywka albo karne, także myślę, że wtedy mogłoby być jeszcze różnie. Dziękuję za wywiad. I Rafał, skoro cię tu mam, Rafał. W czwartek kolejna trylogia, można powiedzieć, kolejna saga związana z Tyliczem i z domem weselnym Sylwia. Dzisiaj już wszystko wiemy o tym pucharze. Czego się możemy spodziewać w czwartek, kiedy tak naprawdę walczycie o wygranie ligi? Czego się możemy spodziewać? Na pewno tego samego. No, wyjdziemy, zagramy to, co dzisiaj próbowaliśmy zagrać. Zobaczymy. No. Teraz może nie wyszło parę akcji, tam gdzieś moja poprzeczka tego, oni też mieli swoje sytuacje, ale ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni. W pucharze. Drugie miejsce pucharze. 3-0 do odrobienia. Tak naprawdę to jest wasz cel, żeby przeciwstawić się Sylwii, ponieważ bilans bramek macie lepszy, więc 3-0 trzeba zrobić, żeby wygrać. Kto jak nie wy tak naprawdę? Dokładnie. No wiesz co, no wejdziemy w czwartek, spróbujemy zrobić to, co do nas należy. Mam nadzieję, że trochę może ten skład się wykuruje, że tak powiem, bo dzisiaj braki, nie było jednego, drugiego, trzeciego i dwóch na zmianę na takiego przeciwnika jak Sylwia, to jednak brakowało trochę prądu w niektórych sytuacjach, no ale co, wyszliśmy, zagraliśmy swoje, próbowaliśmy, nie wyszło tym razem, może wyjść następnym, no. Dokładnie. Dziękuję za rywalizację. Dziękuję bardzo również.